sezonu z życia prawnika Daniela Biedaka. Zaczynamy sobie od rana i stwierdziłam, że jak może Cielidiana ma urodziny, to nie puszczę jej do szkoły. Niech sobie zostanie, bo ja mam tego moda na długie imprezy. I stwierdziłam, że po prostu zrobimy taką całodniową imprezę urodzinową. Chociaż ona chciała być... Ale ty już masz najwyższą ocenę na szkole. Nieważne, nie idź, nie idź, nie idź. Nie, nie. Dama tutaj właśnie sprząta. Annę wysłałam na chwilę do ogrodu, żeby ogarnęła tutaj swoje pomidorki. O, chorobliwe. Aha, nie, wiesz co? O, ty się ugotuj. Przygotuj coś na to przyjęcie. O, zrób pracę wymiotowy. Czemu ty nie możesz tam dojść na górę? Ciebie, tutaj już imprezy. Weź umyj tą podłogę w takim razie. Jak ojca to mi dopuszczasz. O Boże, teraz ci się wzięło na sprośności. Teraz ci się wzięło na sprośności, tak? Weź i ci lepiej ubierz, chłopie. Przebierz się na nieco jedno. Tak, i... No chyba tak mam zamieniłeś to przejęcie, tak mi się wydaje. Tak, będzie najlepiej. Co mi się tu włączyło? Okej. Okay. Coś musiałam kliknąć. Niechcący. Gdzie nasz kod? Tak, tak myślałam, że kod obudzie. A pies na łóżku, nie? No dobra. Takie książki. Idź tam właśnie dziecko się zajmie. Bo to ostatnie chwile, póki ona idzie w tym zmaganiu. Ona ma takie cechy słabe. A ty masz dla mnie jakiś prezent? Zobaczmy. Co można kupić pianie? Ona już dostała teleskop. Nie mam nic ciekawego. No dobra, mamy 9. Wiem, że to wcześnie, ale liczę na to, że przyjdą goście. Nie to się było jakoś... O, tutaj urząd przyjęcie. Noworoczne? Aha, wesele. Nie, nie, jeszcze nie. Jeszcze nie czas na wesele. Weźmy tutaj torcik. Mam nadzieję, że nam w ogóle się pomieszczą wszyscy, których chcę zaprosić. Nic więcej nie stawiam, bo po prostu nie mamy miejsca. Możesz podać nektar z jagód, o. To trzeba wylepszyć, nie wiem, gdzieś muzykę. Jeszcze ostatnie poprawki przed imprezą. Nie tutaj, tylko tutaj. Tak. W sumie zmieścimy coś większego chyba. A nie, bo to są drzwi. Myślę. Dobra, to takiej małej musi nam wystarczyć. Tak, podaj ten nektar, możesz włączyć muzykę. O. Tak, zaproś Cyrla. Zaproś obowiązkowo czasem uważenia, Balbinę. Ją sobie darujemy. No może zaprosić Angelikę. Ewentualnie. Gdzie jest... Alina, teraz zaproś tak. Swojej siostry pozapraszaj. Oj, nie mamy już miejsca. To Angeliki nie będzie. Ale one i tak pewnie poszły do szkoły. Kurczę. Nie. Nie przemyślałam tego. Dobrze, Sławkę też trzeba zaprosić. Alina, Balbina... Nie wiem, to ją miał wywali, tak? Balbina, Bożej, Cyryl, Jasmine, Karolina, Kornelia i Sławomir. Tak. No niestety, Alina mi się zostanie domu z dzieckiem, tak? Mam nadzieję, że przyjdą. Będzie przykro mojej córce. A, wiedziałam, że też nie przyjdzie. No dobrze, pewnie dziewczyny nie przyjdą. Najważniejsi gości dzieci. A w ogóle ktoś zamierza przyjść? Wiem, że jest wcześniej. O, idzie. Moi bracia niezastąpieni, idzie babcia. O, idzie Jasmine.
Sul, sul. Obejmij ją. Cześć, córcia. Powiedz, obejmij tutaj swoją rodzinę. Witaj się z siostrą. Vivi la dis. Alfo, pytaj. Czemu muzyka nie zabrała? Chyba jest w tym pokoju. Alfo, pytaj. Vivi, wczoraj nie bawa. Uwadzi. Nie, żadnych prowadź, żadnych prowadź. Czego ty chcesz przesunąć? A już mogę być ani... Aby tańczy na podłożu, nie bądź spokojnie. Weź się za niej siostrą, a ty proszę siku mamę. To i zrób siku i od razu ci zrobimy... Tisa, kolejne zim. Teoryjne. Znaczy wy wejdziecie do środka, jak może mam mały domek ciasny? Jak chcecie. Chodź, mów mi świeczki. Lisa, kolejne zim. A może przestaniecie się tutaj nie dziać? Chodźcie, moi rodzinie. Chodźcie. Zobaczymy, co wyrośnie z zmiany. Ja wózowa. A czasami jeszcze tymi zimowymi stroju chodzi. Tak, tutaj mamy troszkę różne fryzury. Miszmasz fryzurowy u biedaków, bo jeszcze ich nie zmieniałam. Po tym, jak wymieniałam mody. Będziemy przyjmować, jeśli tylko Malbina jest przeze mnie zrobiona. Jak już możecie wiedzieć, z poprzednim odcinkiem jego. A ty się nie cieszysz? Co jej damy, kochani? Co ona tu ma? Wytrwały pracownik, kreatywny, czarne włosy. No, nie, no bez przesady, czarne włosy nie będą ci odrzucały. Na przykład wampiry nie chcą odrzucają. Kręcicie kreatywność? Co cię może kręcić? Jakby sprząta, sprawny fizycznie. Możecie kręcić sprawny fizycznie i... W sumie może ją kręcić wytrwały pracownik, tak jak jej tata, nie? Wiecie, o co chodzi. O, pewnie zdobywane wiedzę. W sumie dałabym jej to na razie. Rozwinąć maksymalnie umiejętność. Aha. A czemu to mi się nie wyświetla? Dobra, nieważne. Co, kogo my tu mamy? Nie, nikogo nie postarzam z nią. Teraz mi ją pokażcie. Czuję się znakomicie, jeśli nic się nie zmieni na gorsze w moim życiu, znowu się mi wszystko cokolwiek zechce. Diana to już nastolatek jako dziecko. Diana zdobywa poziom aspiracji, cudowna dziewczynka. To świetnie, Diana jest na dobrej drodze do osiągnięcia ideału. Super. Pokaż się, kochana. Już widzę, że jesteś urocza. Co mi się stało z kamerą? Halo? Nie to? O nie. Co mi się zrobiło? Widzimy tutaj ten. Nie mogę przybliżyć. Ej! Diana! Pokaż się. Dobra. Na razie ją zostawimy. Zaraz ją zobaczymy. Jeszcze tort. Oj, blin! Zabom! Powiedz tam do ciebie. Ej, przyszła Ali. Co ty tu robisz? Bez jaj. Co tu robi Jessica? Okej, nie pytam. Weź wyjdź. No bez jaj. Halo. Wypad. Nie jesteś tu mile widziana. Ja nie wiem, o co chodzi, ale z tamtej strony ta kamera nie zdaje. O, weź się obejmij. Czym śliczna? Jest śliczna. Jak na kosmitkę? Jest bardzo śliczna. Tutaj się nie da zmienić skóry i tak dalej, nie?
Bo chciałabyś mieć grę i tak dalej. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy. Bitwa na poduszki. No, one to się uwielbiają. Gdzie jest moja rodzina, ja się pytam. Ja natrzymuję stypendium, no. Ty sobie tu siedzisz, Cyril. Jak tam twoje dziecko? A gdzie co ma resztę? Tutaj. Uważaj. Uważaj, wiecznie chodzi w tym stroju. O, mamy dobre relacje z nimi. O, gratuluję. Gratuluję ci takiego wspomnienia. Podziwaj. Obejmij. Przyjazno. Tylko bez żadnych tutaj romantycznych akcji. Powiedz, jaki dowcip. Pomóż sobie robić tańczyk. Co ty się nie robi, pies? Nie, że jest problem. O, gdzie ten pies? Pochwał za unikanie sprzętu. Kurczę. I go wykup. Ona raj mi cicha? Aha. Czy to ona jest? Gdzie to jest napisane? Czy to dziewczyna, czy chłopak? Dobra, weź się wykup, ona się skończył. A Diana nasza piękna? Co ty robisz? Czy ty jesteś normalna? A ty tańczysz, Boże Święty. Każdy dupie nie w piersi, dobra. No trzeba może z wujkiem zagadać. Zabawiaj jakiś dowcip, mu opowiedz. Rozmawiaj, taka wędka. Nic nie sprzedajemy. O, mała Jasmine. Już nie będzie miała się z kim bawić. Czy ty znasz swoje siostry? Wykąp go! Czy tam ją? To jest! To plana! On tu nie ma wejść. A jak ją zawołasz? O, przyszła. Co? Co problem? Te problemy, jak zwykle. Teraz się uda? Flip! To plana! Ja stoję za tobą. Dobra, uda się. Co się dzieje, Ania? Ania, posprzątaj. Aha. Aha, ona nie ma telefonu. Czy ona... Zobaczcie, ja ją wyprosiłam, ona dalej tu siedzi. Bez niej. Posprzątaj, Ania, ten syf. Jessica jest jakaś normalna. Bez jaj. Weź stąd wyjdź, kobieto. I rytuj. Nie no, nie będziemy tutaj robić takich tych. Wyproś ją. A psa pochwal za grzeczne chowanie się w kąpieli. I skorzystaj sobie. O Boże, tęskniłam za tymi bagami. Naprawdę za nimi tęskniłam. O, pomagasz tak. No. I pięknie posprzątały scen. I sobie skorzystaj i weź sobie talerz. A ty jak tam? O, przyszłaś do babci? Czemu ją wygoniłaś bez jaj? Zaproś ją. No, macie dobre relacje.
Dajcie Rowlem, proszę. O, nawet nie wygląda tak źle w tym ciuszku. Ale myślę, że kupię jej coś nowego po odcinku. Chyba jak nie ceni, o nie. To może jednak wystawiam do szkoły prywatnej. Jak sądzicie? Myślę, że będę chciała, żeby ten na do szkoły. Oraz to im relacja, jak mi się tu gadają. Wstała. Co tutaj razem robicie na ganku? Halo, jest wszystko widzę. Może go objąć przyjaźnie. Opowiedzieć mu dobrze. Pogratuluj, że tam więc mu się rodzina pomrakszyła. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Coś. A teraz tutaj posiedzenie na kibelku urzędna. Okej, rozumiem. No, za dwie minuty. O, tutaj jest twoja córcia. Jeszcze się... Ej, no, ja nie wierzę po prostu, że ta laska, ona nie chce z tego wyjść. To są jakieś żarty. Czy ty jesteś normalna? Nikt cię tutaj nie chce. Zapreta, Boga! Poszła w końcu? No. Trzeba mieć tupet naprawdę. Chodź tu! Jasmin! Wiedziałam, że zaraz mi się do łóżka ładuje. No dobra. Nie będę wygonić, ale pytanie nie własne córki, nie? A ci się pytali, babam, okej. Mam czy się to nie pytanie dzisiaj, czy nie? Koniecznie. O, dawno sprząta. A wiesz, co mogłabyś zrobić? Mogłabyś miseczkę napełnić. Och, ona też chce sprzątać, zobaczcie, tak kochana. No ale już nic, tata posprząta. No, ogólnie to jest porządek w miarę. Tam sobie Jasmin chrapie na górze, nie? Mamy balangę, czyli jest dobrze. Możesz objąć Damiana, bo jest taki kochany i posprząta naczynia. Mój fato dobry jest. Pocałuj go. Jana się była. Nie, rodzice już tutaj świrują, to mi nie będzie. Jana, ja wiem, że. Dobra, niech ona sobie będzie śpiewała. Poprawny wygląd, o Jezus, od kiedy ty jesteś taka. Nieważne, jak ty. Czemu nasze są chore? Idzie pilnemuj. Ty też pilnemuj, może podlej. Mam sucho. No ja chcę, żeby mi się te roślinki udały, no. Ta nam idzie spać, okej, to niech idzie. A my tutaj ogródek dokończymy. Tak, było rewelacyjne, nice. O, teraz mi idzie do domu. A szkoda, że Tama nie może jej odpieć do domu. Jest taka opcja? O nie. Ty też musisz pilnować. I co lepiej? O, widzisz, wody potrzebowało. No. Staram się z tobą nie podlewać za dużo, żeby mnie nie ten. Nie zginiło czy coś. Okej, uratowana chyba. W takim razie dobra.
Kochana, weź prysznic sobie i... Pożegnaj się. Chyba, że on sam wiecie. Chyba Marysia przyszła po Jasmine, wiecie? Jak mi się coś zdaje. Tak, uznajmy, że Marysia przyszła po Jasmine, bo to jest matka Angeliki, nie? Więc tak, uznajmy, że właśnie tak jest. I my kończymy odcinek na dzisiaj, moi drodzy. Mam nadzieję, że balanga u Damiana wam się podobała. No i że podobała mi się nasza piękna Eliana jako nastolatka. Ja ją zaraz sobie zmienię i w kolejnym odcinku będziecie mogli już zobaczyć, jak wygląda. Ewentualnie wrzucę zdjęcie wcześniej na grupę, dlatego zapraszam was tam koniecznie na Facebooku, linki w opisie. No i cóż, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!